Na drodze powiatowej między Pogorzelicami a Unieszynem była wykonywana wycinka drzew mająca na celu polepszenie warunków jazdy na tym odcinku drogi. Służba leśna wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych dokonała wycinki drzew przylegających do jezdni. Prowadzimy wycinkę drzew, które mogłyby w chwili obecnej bądź w przyszłości zagrozić kierującym pojazdami na tej trasie. A również wycinamy drzewa, których korony są mocno rozbudowane nad asfaltem, żeby w przyszłości ten asfalt mógł się łatwiej obsuszać i żeby nie ulegał zniszczeniu. Do akcji przyłączyła się również policja, której zadaniem było zabezpieczenie terenu i regulowanie ruchem. Sprawdzali policjanci najpierw przygotowanie, zabezpieczenie służb, które odpowiedzialne są za zabezpieczenie drogi i pomagały również w kierowaniu ruchem, zamykaniu drogi na czas wycinki. W przyszłości planowane są kolejne tego typu akcje, aby usunąć wszelkie niebezpieczeństwa spowodowane przez przydrożny drzewostan.